Cześć, moi drodzy, witajcie w Krainie Magii z Gwen i Ritą, które stoją jak wryte. Nie wiem, co im się tutaj wydarzyło z naszymi nowymi chowańcami. Dałam Ricie chowańca, który się nazywa Żabi o coś tam. Mam tą kulę tutaj, nie mam, słuchajcie, nie pamiętam. W każdym razie kolejny nowy chowaniec. I informacja, moi drodzy, już oczywiście dziewczyną troszeczkę tutaj levele nabiłam. Już są całkiem, całkiem blisko. Już wam pokazuję, jak wygląda sytuacja z naszymi zaklęciami. Jesteśmy teraz u Rity, także wejdźmy sobie w alchemię. Dobrze, eliksir magicznej aury. Ukazujący magiczną aurę simów. Nie pamiętam, czy my to mieliśmy. Te wszystkie były emocjonalnej stabilności, pozwala pozbyć się zbędnego bagażu emocjonalnego, to wszystko mieliśmy, o eliksir mistrzowskich obelg, nie wiem czy to przy was osiągnęliśmy, odblokowuje moc animozji, eliksir młodości pozwalający simom się nie starzeć, zastanawiam się czy po prostu zatrzyma starzenie czy cofnie o jedną generację, tak jakby wiecie o co mi chodzi. O jeden wiek, bo tak to bym odmłodziła Ritkę do młodej dorosłej, ale chyba to tak nie działa. Eliksir oczyszczenia z klątw już chyba mieliśmy. Nieśmiertelności jeszcze niestety nie mamy. I eterycznego oczarowania, odblokowujący moc romantycznego konwersowania. I to chyba byłoby na tyle u Rity. Natomiast jeśli chodzi o Gwen, ona sobie chyba też coś odblokowała, ale już ja nie jestem pewna. Niech no ja zerknę. W praktycznej magii... Wzrost chyba sobie odblokowałyśmy. Tak, wyhoduj w pełni rozwiniętą roślinę na całkiem neutralnym podłożu. I powielenie to już mieliśmy wcześniej. Dobra, więc to jest wszystko. W złośliwej magii uprzedmiotowienie. Przemień niezdarnego sima w nieożywiony obiekt. To jest całkiem interesujące. I nieokiełznana magia. Antyśmierć. Nie wiem, czy to przy was robiłam. Przywróć duchowi jego pierwotną fizyczną formę. Oczywiście zdjęcie klątwy i jeszcze nam tu została duplikacja, także już w zasadzie ile tam? Jedno, tutaj drugie oszpecenie, dwa, trzy, cztery, tylko czterech czarów nam tak naprawdę brakuje, jeśli chodzi o Gwen, a jeszcze zobaczę ile nam tutaj brakuje eliksirów, bo po co ja wychodzę, mogłam to sprawdzić tutaj. A nie, nie mogłam, bo to nie nasza księga była. Wejdźmy sobie w tą alchemię. Ile nam tu brakuje? Raz, dwa, dwóch tylko. No patrzcie, szybkiego zmartwychwstania i nieśmiertelności. Także już naprawdę, naprawdę zbliżamy się ku końcowi. Ale moi drodzy, jaki ja mam teraz plan? Kupujemy dla naszej Rity sklep. Sklep już sobie pobrałam w galerii. Dobra, i co ja mam teraz zrobić? Kup sklep. No. Wybierz opcję kup sklep. O, dobra, w ten sposób muszę być po prostu na live, że tak powiem. I sklepik jest oczywiście w Glimmerbrook, tutaj w tym oto miejscu, Pots and Potions. No, CC tak, pobrany z galerii oczywiście. Wejdziemy sobie tam od razu, wyposażony. Będziemy tam sprzedawać eliksiry, już tam oczywiście były gotowe, wrzucone w sklepiku, miotły, książki i tego typu rzeczy, jakieś te składniki do eliksirów, także kule chowańcowe, poczekajcie, przelew fundusze, weźmiemy tutaj, myślę, że 10 tysięcy spokojnie stać nas, potwierdź przelew, bardzo proszę. I teraz zajrzymy sobie do środeczka, wygląda on następująco, bardzo piękny sklepik, jeżeli nie zapomnę, podam wam autora w opisie, śliczny jest, naprawdę bardzo mi się podoba. Klimat pasuje idealnie właśnie do tego dodatku. Nie tak, Boże, nie potrafię klikać. Okej, okay, wjedźmy sobie do środka. Tutaj wiecie co, chyba będę musiała postawić jakieś... Kurczę, chociaż ciężko troszeczkę. Musiałabym to zrobić w tym miejscu. Postawić bym chciała ściankę, bo tutaj mamy schody. Z tej strony są te schody. Tak, tutaj mamy schody i ja bym nie chciała, żeby mi tu ludzie łazili po prostu na górę, bo tam jest lodówka i łóżko. Mogę to tak zrobić? Mogę to tak zrobić. Dobrze, zrobimy to w ten sposób. Machniemy sobie tutaj takie zwyczajne drzwiczki. Oczywiście na kodzie. Bo inaczej tutaj się nie zmieszczą. Dobrze, tak to sobie zrobimy. Albo bardziej z tej strony. Nie, bo tutaj przeszkadza szafka. Tutaj mi pewnie też nie przejdą. Więc przesuniemy ją o tutaj. Dobra. Żeby oni mi po prostu tam nie włazili na górę, bo już wam pokażę. Na górze jest taki ala salonik kuchenny, łóżeczko i toaleta. W zasadzie no toaleta mogłaby być ogólnodostępna, ale... Sama nie wiem, nie chcę, żeby oni mi się tam kręcili. Jakoś, słuchajcie, wytrzymają.
Także dlatego zrobimy tutaj zablokuj drzwi dla wszystkich z wyjątkiem domowników. Tak, tak to chyba możemy zrobić. Czekajcie, bo nie pomalowałam tej ściany. Wybaczcie mi moją fantastyczną organizację. Troszeczkę, słuchajcie, z tyłka to tutaj wygląda, bo to jest ta szafeczka. Dlatego ja tą szafeczkę sobie wyciągnę. I zrobimy to w ten sposób. O wiele lepiej to wygląda. Wiecie co, po prostu tą szafkę wwalę i z głowy. I po problemie. Dobra. Także wracamy sobie do żywości. Jakby to, kurczę, ująć. I teraz tak, podsumowanie. Zarządzaj pracownikami. Zatrudnij. Ja bym chciała zatrudnić Gwen, bo ja nie wiem, ona tutaj nie będzie mogła nic robić chyba w tym sklepie niestety. Ja ją sobie tutaj przywołam, przenieś ją. Punkty bonusowe, fundusze, dobra, dobra. Ubrania pracowników. O, możemy sobie ustawić. Zaprojektuj damskie, chociaż w zasadzie to ja tutaj nie będę chyba nikogo zatrudniać, sama nie wiem. Chciałabym oczywiście coś z dodatku, także... Przepraszam, z pakietu mnie się to strasznie miesza. Może taki strój, jak myślicie? Albo taki? Albo taki? O, ten byłby w porządku. Ten będzie w porządku, tylko jaki kolor? Może taki, co wy na to? I buciki jakieś ładne. O, elegancko. Elegancko, mamy taki strój dla pracowników. Nie wiem, czy kogoś zatrudnimy, zobaczymy. Może jeszcze, słuchajcie, z dwa odcinki zrobię, żeby tak szybciutko nie kończyć, mimo że już byśmy się teoretycznie wyrobili, ale dobra. O, co wy się tu tak zachwycacie? Dziewczyny, na co wy patrzycie? Na te chowańce swoje, czy o co wam chodzi? Dobrze, wejdźcie sobie może do środka, bo zmokniecie, także teleportuj się tutaj. Ritka, też sobie tu podejdź. Dobrze, no i widzicie, że jest całkiem wyposażony ten sklep, ale zajrzyjmy sobie do wyposażenia naszej Rity. I niektóre rzeczy z jej wyposażenia też bym tutaj chciała wystawić, tylko tak teraz patrzę i nie za bardzo jest miejsce. Tutaj bym mogła postawić pasiastą żabę bakłażana. Nie mogę jej na tej półce, bo to są półki. Holender jasny, wybaczcie, ale wyciszałam dzwonki, a mimo to dalej mi tu mrygo. Na tych półkach nie mogę nic postawić. Trochę słabo, bo tu już generalnie z miejscem jest dość licho. Ale nie wiem, może po prostu opróżnię. O, te szafki są takie bez sensu. No bo co to w zasadzie jest? Poczekajcie, co to jest to? Nie regał. Nie regał, czy ja mogę złapać to? Cholera jasna, no nie mogę. A, dobra. Tarara, to jest całość. To jest po prostu cały regał. Dobra, więc ja nie chcę całego regału. Pukiego wała mi to. Skoro w ogóle nie możemy go użyć. Ja bym sobie pobrała taki regał sklepowy, zwyczajny. Tylko może tak nie w ścianie. Jakby troszeczkę wystawał, to by było fantastycznie. O, w ten sposób i tyle w zasadzie powinno wystarczyć. I weźmiemy sobie tak. Jedną żabę liściastą. Tutaj mamy eliksir wątpliwej zawartości, to może nie zupełnie. Co tutaj mamy? Oczyszczenia z klątw. Możemy tutaj postawić jedną buteleczkę. Jeden kryształ sobie postawimy, bardzo proszę. I tak sobie pomyślałam, że przecież Gwen może mi to wszystko skopiować. Także możemy mieć więcej tych produktów. Po prostu wystarczy je skopiować. Weźmy jeszcze te mistrzowskie obelgi. Tutaj postawmy. Szkoda, że to w takich kubeczkach jest. Średnio to wygląda. Ale co zrobić? Już powiedzmy, że od razu do wypicia po prostu gotowe. Kurczę, dlaczego nie mogę tego postawić? Bez sensu. Musiałabym, słuchajcie, to robić na kołodach, a mi się po prostu nie chce. Także zrobimy to na tak zwaną pałę. Niech będzie tak, jak jest. Co tu jeszcze ciekawego mamy? Przychylności losu, emocjonalnej stabilności, wymiotów. O, tu jest jeszcze jeden kamyczek. Aha, tylko że ja go wyżej nie mogę postawić, ale tu jest chyba miejsce. Nie, nie ma miejsca. Coś tutaj... Książka była dobra, no to słuchajcie, zostawimy to. Niech będzie jak jest. I teraz trzeba to wszystko oznaczyć na sprzedaż. Jezu, a tobie co? Zresetuj się, dziewczyno. Halo, podejdź tutaj. Coś się, słuchajcie, schrzaniło. Podejdź sobie tutaj. I teraz, kurczę, zaczyna się zabawa. Na sprzedaż.
Na sprzedaż. Na sprzedaż mamy tutaj mnóstwo klikania w tym momencie. Która jest w ogóle godzina? 18. Już dzisiaj chyba nie będziemy otwierać. Chociaż w sumie sama nie wiem. Taki sklepik wieczorem otwarty to jest klimat jakiś swego rodzaju, więc. Szkoda, że tu nie ma żadnej ikonki. O, patrzcie, tego nie mogę sprzedać. No dobrze, więc to sobie zostawimy. Na sprzedaż. Miotły możemy? Możemy. Eliksirów nie możemy dać na sprzedaż, widzicie. Czyli tylko te mojej roboty możemy wystawić na sprzedaż, tak naprawdę. Więc one będą tylko do ozdoby na to wychodzi. Nie, te się da. Zobaczcie, bez sensu. Niektóre się da, a niektórych nie. Nie rozumiem tego, no ale w porządku. Tutaj jest miotła, ale ona jest za ścianą. Ja bym ją tutaj wyciągnęła na wierzch. Może tutaj. Na sprzedaż, na sprzedaż. Dziewczyny poszły sobie na górę. Poczytać książkę chyba. Tak. Czy wy wzięłyście książki, które są na sprzedaż do poczytania? Serio, dziewczyny. Z tym nie możemy nic zrobić. Dobrze, na razie je zostawię sobie najwyżej później na odcinku. Te eliksiry, których sprzedać nie możemy, wywalę. I wtedy podmienię na te, które mamy w wyposażeniu. I wiecie, nie, analizuj. I wiecie co? Dowiedziałam się przez to, że szukałam tutaj tych kul chowańców w sklepie, że mamy jeszcze, co my tu jeszcze mamy? Gdzie to jest? Nie tutaj. O, kula chowańcowa Sowa Sixam. To jest ciekawe, tego jeszcze nie mamy. No i czaszka nam została. Także to już byłyby wszystkie chowańce, tak myślę. Na sprzedaż, tutaj nie możemy. Jakie wypasione miotły, patrzcie, jak trąbka wyglądają. Cyk, cyk. Na sprzedaż, tego nie możemy. Czy to wszystko już? Nie na sprzedaż. Dobra, chyba moi drodzy, wszystko. To wiecie, co możemy w sumie otworzyć? Możemy otworzyć, ustal ceny w sklepie. Dobra, zostawmy tą normalną marżę. Tu kupimy sobie reklamę długoterminową sieciową i możemy otworzyć na noc. A co? Otwieramy. Sklep jest otwarty i klienci nadchodzą. Fantastycznie. Szkoda tylko, że. A ty co robisz? Śpisz. Aha, zmęczona jest. No dobra, w sumie możesz się tutaj przespać u matki w sklepie. Co za problem? Żaden problem. A ty co robisz? Aha, tutaj tą reklamę wykupujesz. Dobra, już klienci idą. Aha, i tutaj, moi drodzy, za domem jest portal i kociołek w razie czego. Dobrze, jest kampania wykupiona. Elegancko. Przyszedł tutaj jakiś gość. Powitamy sobie klienta. Chodź tutaj, zostaw te książki. Teraz wszyscy mi będą łazić i czytać po prostu. Powitamy wszystkich klientów, bardzo proszę. Czy ja naprawdę nie mogę zatrudnić Gwen? To jest straszna szkoda. Zarządzaj pracownikami. No patrzcie, no. Simowie, których możesz zatrudnić. A ja bym chciała sama wybrać. Bez sensu. No to nie będę chciała żadnego pracownika. Powitaj klienta. Rita, gdzie ty jesteś? Złaź na dół. No naprawdę. Może tu być odrobinkę klaustrofobicznie. Zastanowię się, czy nie wywalić którejś z tych półek na środku, bo jak mi się tu ludzie zlecą, to może być różnie. Powitamy sobie wszystkich klientów. A już się zaczyna robić tłok. Już się zaczyna robić tłok. A, jeszcze liścioperza nie mieliśmy, także też nowość. Czy możesz tutaj odpowiadać na pytania? Jakbyś tylko zechciała się odwiesić, to by było fantastycznie. I tutaj zareagować. Kurczę, jaki tu fryz na pierwszym planie mieliśmy. No, robi się tłok, robi się tłok. Oni mi tu będą włazić. Ja bym tu musiała furteczkę jakąś machnąć, wiecie? Tak się zastanawiam. A, jeszcze to. Tego nie mogę dać na sprzedaż? Nie, bo tu nie ma żadnej różdżki. Dobra, ogarniemy to później. Mogłam nie wykupywać tej reklamy. Czy ubij targu? Spróbujmy ubić targu. Tu z chłopcem też powitamy go.
Wszyscy stoją w jednym miejscu. Kurczę, no ten sklep jeszcze jest do dopracowania. W sensie mogliby nad tym popracować przy jakiejś aktualizacji, żeby oni tak wszyscy nie stali w jednym miejscu, bo tu się robi, wiecie, taki korek odrobinę. A czy ty możesz tutaj... Ty też możesz, to weź wstawaj, pomożesz. Przebierz się. Zmień sobie strój na normalny, no bo ty tu nie pracujesz, więc nie możesz niestety. I powitaj klienta, no bo w zasadzie to jest wasz rodzinny sklep. Także, a co ty robisz? Fotki? Ten wygląda na zdecydowanego działania, nie działania. Sklep, odpowiadaj na pytania. A proszę tu zostawić tą książeczkę. Czy pan kupuje? Czy pan będzie czytał? Gdzie pan leziesz? Gościu, weź stąd, idź. O Jezu, najgorzej. Ja ich stąd i mi się tu będą blokować. No trzeba zrobić furtkę, nie ma o czym mówić. Nie ma o czym mówić. Wypad, wypad, wypad. Proszę mi stąd wyjść. Jakby pan mógł też się stąd... Możesz go zawołać? Nie, to jakaś gwiazda, kuźwa. Weź, wyjdź stąd, to spróbuję tu postawić furtkę. I czekajcie, teraz spróbujemy. Nie wiem, czy to się w ogóle, czy to jest możliwe, żeby tak stawić tutaj furtkę, która będzie działać. Coś takiego. Zobaczymy. Zablokuj drzwi dla wszystkich z wyjątkiem domowników. Będziesz w stanie tutaj podejść? Będzie w stanie, fantastycznie, wszystko działa. Dobrze, no więc odpowiadaj dalej na pytania. Dobrze, że nie mamy teraz klątwy nałożonej, bo kurde, znowu byłby problem. Jakby się nam tu wszyscy zaczęli bić. Sklep o preferencjach. Także wszyscy tutaj działajcie o preferencjach. Odpowiadaj na pytania. Ale tutaj wszyscy zajęci są, słuchajcie, rozmawianiem, a nie kupowaniem. I to mnie strasznie wkurza. Głodna jest, biedna. Nie jakoś bardzo, ale w zasadzie możesz sobie zjeść na przykład pomidora, jak jesteś bardzo głodna. O, o. Gwen, chodź tu do pani, bo pani już prawie jest zainteresowana, także dawaj tutaj. O, o, o. Mamy, mamy, mamy. Gdzie, gdzie, gdzie? Ktoś jest... Ktoś chce kupić, ale gdzie? Kurde, stop. Halt. Kto to chce kupić? Nie widzę tutaj kasy nad niczyją głową. Gdzie ty jesteś? To ta w drzwiach. Dobra. Działania? Nie. Sklep? Ubij targu? No nie ma tutaj opcji podlicz klienta. Czy jeszcze nie podeszła do produktu? O, teraz. Dobrze. Podlicz klienta. Chodź. O, kurczę, kurczę, kurczę. Mamy to, mamy to. Mamy dwóch klientów. Rita, idziesz? Jezu, nawet trzech. O Boże, podlicz klienta. I ten trzeci jest gdzie? Tutaj. Podlicz klienta. Bardzo proszę. Rita, idziesz? Aha, Gwen. Dobra, idą, idą. Mamy trzech klientów. Fantastycznie, słuchajcie, idzie. Właściwie muszę się jeszcze raz wybrać do sklepu i kupić te książki, no bo wielu tutaj po prostu nie mamy. Albo po prostu je, wiecie, kupię z trybu kupowania na kodzie. O, elegancko. Księga teleportu sprzedana, fantastycznie. To Rita, jak ty już skończyłaś, to podlicz tutaj panią. Czy Gwen już cię uprzedziła? Dobra, Gwen już cię uprzedziła. Ale spokojnie, mamy kolejnego klienta zakapturzonego tutaj. Czai się, patrzcie, na eliksir miłości chyba. Chyba tak. Chyba się na eliksir miłości czai. Podlicz, podlicz. A te mamy oznaczone? Tak. Elegancko, książeczka sprzedana, fantastycznie. Czy ty też jesteś zainteresowany, młody człowieku? Młody ćwirze? A jak tutaj wygląda sytuacja? Co ty robisz? Nie przeglądaj książki, tylko tutaj powitaj klienta. Powitaj klienta. Skończyłaś podliczać? Skończyłaś. Mogłabyś... Dobra, na razie nie będziemy uzupełniać, bo towarów tutaj mamy dużo, nawet więcej niż trzeba. Chodź tutaj, odpowiadaj na pytania. Myślę, że sobie zamkniemy o drugiej. O drugiej sobie zamkniemy sklep. Ale Gwen, czy ja cię nie prosiłam o interwencję jakąś tutaj? Porozmawiać miałaś?
Fajna furtka w ogóle, kurczę, w sklepie. No ale ważne, że działa. Najważniejsze, że działa. Muszę tutaj różdżki wstawić jakieś do tych gablotek. Byłam przekonana, że tutaj w środku są różdżki, ale dobra, ogarnę to sobie później. Rozmawiacie. Tego młodego trzeba namówić. Ubij targu. Nie wiem w zasadzie, co to daje, to ubicie targu. Sklep, o preferencjach rozmawiaj. No ale całkiem nieźle, coś zarobiliśmy. No jesteśmy do... Nie no, czekajcie. Jesteśmy na plusie. Jeśli dobrze patrzę. Zysk ze sprzedaży, no. Elegancko. A pani tutaj nie za daleko wlazła, koleżanko droga. No ludzie, decydować się, bo za chwilę zamykamy. Zapytaj o zakres cenowy. Patrzcie, reklama tutaj za darmo. Paparazzi przyszedł za jakąś gwiazdą i tam tu pstryka fotki w sklepie. No chyba już nikt nic nie kupi. Chyba już nikt nic nie kupi, niestety. Dobra, jest jeszcze jeden klient, fantastycznie. Która to? Ty, dobrze, już cię podliczamy i będziemy zamykać. Podlicz klienta. Jeszcze 20 minut. Ten, kurczę, tego trzeba przycisnąć. Z nim gadaj. Gwen, dajesz. Ubij targu. Chodź, bo jesteś pewna siebie, to dasz radę. No, przegadaj go. O preferencjach jeszcze. A ty żeś co tu, jak żeś tu wlazł? Panie drugorzędna gwiazda, wypadł z baru. Jak ja go mogę stąd przytyknąć? On mi stąd teraz nie wylezie, bo to jest furtka zablokowana. Aha, on tędy Jezus Maria, nie wierzę, jestem durna, czekajcie. Okej, okay, bo to też były drzwi, zapomniałam o tym. Już? Dobra, moi drodzy, jest już druga godzina, także zamykamy sklep. Dziękuję bardzo wszystkim, jesteśmy na plus. Patrzcie, i to ile? Bardzo, bardzo pozytywnie. Okej, dodamy sobie bonus handlowy. Szałamiający szyld. Postumenty, możemy to sobie wziąć. Jeszcze 50 punktów. Mój pierwszy Simoleon może być. Dobra. Także bardzo pozytywnie. Sklep możemy zamykać i dziewczęta wracamy do domu. Ja tu generalnie miałam plan, żeby one sobie, wiecie, jeszcze za ten czas ćwiczyły zaklęcia i eksperymentowały w kotle, ale no niestety mieliśmy tyle gości, że nie było na to czasu, także... po prostu będziemy mieli teraz taki lżejszy odcinek, że tak powiem. Troszeczkę się oderwaliśmy od tego ćwiczenia czarów, eksperymentowania, ważenia eliksirów. Zajęliśmy się po prostu taką klasyczną rozgrywką. Także kochana, siku, jakieś reszteczki sobie weź. A ta do komputera, no nie wierzę w nią. Chodź tutaj, bierz resztki. Śpiąca, głodna, ale pierwsze co do komputera leci. Usunę mi chyba ten komputer, no naprawdę. Komputer i telewizor tak tutaj simów przyciągają, że to się w pale nie mieści. No ale cóż zrobić. Także zjesz sobie i pójdziesz, siku. Tak wam dałam na zmianę, żebyście się tutaj nie strzasnęły. No tu nie mamy piętra, nie mamy. Myślałam o drugiej łazience, ale dobra, olejemy to, jakoś sobie dziewczęta poradzą. Zjesz i w zasadzie nie jesteś bardzo zmęczona. Mogłabyś tutaj jeszcze sobie poeksperymentować chwilę przed snem. Zanim cię położę. A ty, siku, kąpać się nie musisz, więc od razu do spania cię wyślę, bo już jesteś bardziej zmęczona chyba niż Rita, zgadza się. Także posiedźcie sobie tutaj chwileczkę. A wiecie co, ja zerknę teraz w sklepie, księga. Czy ja tak nie znajdę tych ksiąg? Chyba nie, bo wiecie, czego szukałam. Tych magicznych książek do kupienia. Weźmiemy, pokaż wszystko. Pakiety, kraina magii. Kody mam wpisane. O, ale nie ma. A dlaczego to ja za każdym razem, jak zmieniam parcelę, to muszę wpisywać kod? Dziwne rzeczy. Dobra, to ja sobie to ogarnę później w takim razie, bo chciałabym, żeby one mi jeszcze przeanalizowały sobie te pozostałe książki, które im tam zostały, bo wiecie, tam w sklepie jest taka rotacja, że nie zawsze się na tą książkę trafi, którą akurat potrzebujemy. Dobrze, Gwen już wybiera się spać, natomiast Rita jeszcze chwileczkę sobie poeksperymentuje. Dobra, już ten talerz wywalę za ciebie. A ty dawaj, dawaj, chociaż
Która ma więcej? Gwen ma więcej. Dobrze, no to wyrównaj się tutaj z córą. Może ci wyciągnę kilka tych eliksirów. Jak myślisz? Których masz najwięcej? Tych masz 5. Ale teraz patrzcie, krzywo się to ustawia na tej półce. Nie rozumiem tego. Niektóre są w tych kubkach, a niektóre w tym. Nie rozumiem, na czym to polega. Dziwne rzeczy, dziwne rzeczy. Dobra, już to zostawię. Nie będę kombinować z tym wyposażeniem. Niech będzie tak, jak jest. Ty już sobie śpisz? Tak, śpisz sobie. Jutro właśnie będziemy jeszcze się skupiać na wbiciu tych umiejętności. Może się wybierzemy. No nie wiem, to możemy do tej głównej siedziby, do tego centrum, albo do tych ogrodów. Może coś tam nowego nam wyrosło. Dobra, nic Rita nowego nie odkryła, no ale poziom tam zawsze się troszeczkę podbił. Dobra, moi drodzy, słyszymy się za chwilę. No, dzisiaj Gwen pospała. Dawno nie spała tak późno, do tak późna. Jest już 10:30, więc możesz sobie wziąć kąpiel z płatkami róż tak na rano, bardzo przyjemnie. I co my tu mamy w lodówce? Masz jeszcze sałatkę owocową. Weź sobie porcję sałatki na śniadanko. I poczekamy, aż Ritka się wyśpi. To już w zasadzie niebawem. I wybierzemy się tam do tej alei. W sumie do alei może też. Zobaczymy, jak te książki, czy się pojawiły jakieś nowe. Zobaczymy. I do tych ogrodów bym zajrzała. Chociaż no w zasadzie nic ciekawego tam w tych ogrodach nie będzie, prawda? No bo są tylko dwie nowe rośliny i obie już tutaj mamy. Wiesz co, wstawaj, bo ogród wygląda fatalnie. Weź sprzedaj wszystko. Ale to chyba przez to, że mamy jesień i one tak brzydko wyglądają. Ewoluujemy sobie. Magia, infernacja. Nie, palić nie będziemy. Ale właśnie, Gwen może zrobić powielenie. Już tutaj właśnie zrobiłam sobie to powielenie i mamy jedną roślinkę więcej. No, Floria to jest ta pielęgnacja i spalać nie będziemy. Także ta duplikacja to jest całkiem fajna rzecz. Wiesz co, jeszcze tutaj masz to drzewko. Nie wiem, czy ty mi zbierzesz wszystko. Zbierz plon cytryny, a to trzeba odchwaścić. Tak, to trzeba odchwaścić. Tutaj żadnym czarem chyba tego nie ogarniemy. I moja droga, weź sobie kąpiel cytrusową na przykład. O, flirciarska po tych płatkach róż, patrzcie ją. To jak jesz, to w zasadzie możesz sobie oglądnąć na szybko telewizję. Hej Gwen, jest o tobie tak głośno, że nawet moi pozbawieni skrupułów przyjaciele bardzo chcą cię poznać. Mogę im dać twój numer? Nie. Nie, bo cię zmienię mrozikiem, czy tam chłodkiem w bryłę lodu. Panie drogi, będziesz mój numer rozdawał obcym ludziom, ja ci dam. Zaraz zresztą tam pójdziemy i się z nim troszeczkę może popojedynkujemy, co by na to. Skopiemy mu tyłek. Weźmiesz sobie jeszcze siku, zrobisz i szamniesz reszteczki i będziemy się wybierać na miasto. Dobra, obie dziewczyny ogarnięte, także lecimy w miasto. Znowu zrobiłam to samo. Muszę użyć kryształu, cholera jasna. Podróżuj do krainy magii, dziękuję bardzo. Przeniesiemy sobie tu od razu Gwen, bardzo proszę. I teraz tak, rozejrzyjmy się, kogo my tutaj dzisiaj mamy na tej naszej parceli gigantycznej i strasznie pustej. Na górze może jest ktoś, tutaj kogoś mamy. Pancakes tutaj przyraz. Czy Pancakes jest czarownicą, czy tam czarodziejem, urlokiem? Nie ma tutaj tego naszego nauczyciela, który do nas przed chwilą dzwonił, ale to nie ma sprawy. Gwen, bardzo cię proszę, ty znasz Bellę? Znasz. Weź w takim razie z Bellą, pojedynkuj się o wiedzę, bardzo cię proszę. Natomiast ty, do kotła bym cię zaprosiła. Przygotuj eliksir młodości może na przykład i sobie jeszcze poeksperymentujesz chwileczkę. A ty, czy ty tutaj masz eliksir młodości w wyposażeniu? Mogłabyś go w sumie wypić. Wątpliwej zawartości. Jest młodości, wypij. Wypijemy sobie. A wy idziecie się pojedynkować, dziewczęta. A gdzie się twój chowaniec podział? Przepraszam bardzo. O, jak fajnie, że się biją na tym kręgu. Fajnie. Tylko nie mogę tam zjechać w dół. O, na tabie zjadę. Ha! Upsa! Fajnie wyglądają te czary. Wiem, że już to mówię chyba 20 raz, ale naprawdę fajnie wyglądają. Dobrze, ale kochana, weźcie swojego chowańca przyzwij, gdzie żeście go przyzwij chowańca. Widzę, że są tutaj cząsteczki. Może zdążysz sobie
Zebrać, Boże, drobinki. Co ja mam z tymi cząsteczkami? Zbierz drobinkę. Gwen odkryła nowe zaklęcie. Rakieta! Okej, okay. A my sobie przyzwiemy... A niech będzie pannuszka. Rakieta. I co to zaklęcie robi? Sprawdźmy. Praktyczna magia. Rakieta. Wróć do krainy magii. Aha, w ten sposób. Fajnie. Jeszcze szybciej niż kryształ. Idź sobie zebrać. Tak jest. Idź sobie zebrać drobinki. Magia, co ty możesz? Zaklęcia. Arcypychota. Co to jest? Nie wiem, co to jest, ale zróbmy to. Czy ona wyczaruje jakieś jedzenie z niczego? Chyba tak. No. No i proszę, spaghetti. Zajebiście, schowaj do wyposażenia. Elegancko. Co jeszcze możesz zrobić? Magia, zaklęcia, pychota, infernacja. No wiesz, infernacja, ale tutaj nie mamy żadnej po prostu podłoga. Znaczy ziemia w zasadzie. O. A tam z tyłu komety latają. Dobra, dobra, weź to ugaś. Nie mamy chyba... Chłodkiem można było! O, za późno się kapnęłam, że możemy to chłodkiem zrobić. Ale super, czekajcie, co jeszcze na siebie możesz rzucić? Zaklęcia, czystość. Weź sobie tą czystość, machnij. Mam nadzieję, że zadziała. Ostatnio ci z chłodkiem nie wyszło za bardzo. Udało się, dobra. Weź jeszcze może... Albo dobra, poczekajcie, z kimś się jeszcze spojedynkujemy może. Czy tutaj dziewczęta będą... Tak, będzie pojedynek. To może z tą. Magia... Chodź, zaoferujemy trening magiczny. Jeszcze tego nie próbowaliśmy. A ty, Rita, czy ty miałaś ważyć eliksir przecież? Eksperymentuj. I wypiłaś ten eliksir młodości, co ci kazałam, dziewczyno? Czy nie? Bo nie ma żadnego nastrojnika, ani żadnej informacji, nic. Dziwne. Oczarowania, wymuszenia przyjaźni. Nie no, tego młodości nie mamy. No trudno. Czy... Ej, bo ja cię prosiłam, żebyś ty uczyła. I co? I gdzie ona poszła? Halo, ja cię chciałam uczyć. Czy ona się tu teraz bije właśnie? Nie, to nie ona. Gdzieś tam zginęła. Nie chce się uczyć, słuchajcie. To może tego weźmiemy. Tak stoi biedny, samotny. Magia, zaklęcia. Aha, z nim chyba nie może. Uprzedmiotowienie. Chodź, dawaj. Spróbujemy, co nam szkodzi. Justin Delgato. O, chyba się nie udało. Udało się. O, króliczka z niego zrobiła, patrzcie. Nie możemy zrobić nic z króliczkiem. Czyli go już nie odczarujemy. No, mówi się trudno. Dobra, a o, z nim się nienawidzimy, bo się z nim pobiliśmy. Porażenie, marionetka, infernacja, dezorientacja, żałość, zauroczenie. Nie, bez sensu. O, może w tym Delgato, ale nie z króliczkiem, to może mu będzie smutno. Jestem okropna. Zauroczenie, Justin Delgato. Dawaj. Będziesz opłakiwał króliczka teraz? To spróbujemy jeszcze coś rzucić. Mario... Nie, infernacja, nie! Nie! Gwen! Stop! Przestań! O nie! Dobra, stop! Chłodek teraz, chłodek. Ale go wykończymy, słuchajcie, masakra. Chłodek, szybko. Aha. Sam się ugasił. Ale tak czy siak machnie mu chłodku. O co ci chodzi? Co my tu mamy? Lata praktyki. No i znowu jej nie wyszło, nie wierzę. A właśnie miałam mówić, Gwen spogląda zwycięstwo twarz, a potem orientuje się, że to ona sama. Dobra, resetuję ją, bo nie chcę, żeby ona mi tutaj kipnęła. O, masakra. Wypij eliksir. Wypij eliksir młodości. Nie wiem, dlaczego ty go w ogóle masz w wyposażeniu. Jest to odrobinę dziwne. Ale dobra. Głodna nie jesteś. Masz jakiś nastrójnik związany z tym? Aktywne chowanie... No nie. Zamarznięta bry, ale tu zimno. Dobra, a macie tu kominek? To... O. I wbiła, słuchajcie. Gwen wbiła. Spełnione aspiracje. Fantastycznie.
Czyli wychodzi na to, że mamy już też ostatni poziom. Wirtuoska. Zgadza się. I co my tutaj mamy? Magiczny rezonans. Podczas pobytu w krainie magii ta simka jest niesamowicie potężna. Posiada ochronę przed śmiercią z przeładowania i może swobodnie zarządzać poziomem naładowania poprzez gromadzenie naładowania i rozładowanie. Zwiększa się też szansa udanego ważenia mikstur, ich picia i rzucania czarów. Weźmy sobie to. Dalej. Czary na odległość. Pozwala rzucać czary na odległość bez konieczności zbliżania się. Też sobie weźmiemy. A tutaj rzucanie czarów zawsze kończy się powodzeniem, gdy simka ma neutralny poziom naładowania. W przypadku czarodziejów na naładowanych i przeciążonych poziomach naładowania zmniejsza się prawdopodobieństwo przebicia. Dobrze, weźmy to. Elegancko, moja droga. Poszłaś się ogrzać? Rozpalić, dobrze. Rita, także liczę na ciebie, już malutko ci zostało. Musisz dogonić córkę. Odkryła nowy eliksir, bardzo proszę. Szybkiego zmartwychwstania. Fantastycznie. No ale jeszcze ci brakuje. Jeszcze ciutkę. To wiesz co, szybciej może będzie, jak rzucisz na kogoś czar. Na niego. A on już jest, kurczę, taki, wiecie, porażenie na przykład. On już jest wymęczony przez nas niesamowicie. Więc co to, co znaczy jeszcze jeden czar w plecy? Magia, zaklęcia, furia. Jeszcze niech się z tym pokłóci. O, akurat tutaj przyszedł. To na ciebie może też to samo rzucę. Zaklęcie, furia. I ten typ nazywa się Morgan. Dawaj, dawaj, już prawie jest. Już prawie jest wirtuoska. Pyk. No naprawdę jeszcze. Ćwicz złośliwą magię i się tłuką. Fantastycznie. A czy tu... Nie, tu już się nie będzie nic chyba rozwijało. Dołączasz do grona najpotężniejszych czarodziejów wszystkich wymiarów. Możesz kontynuować rozwój i poszerzać swoją wiedzę, by zdobywać dodatkowe punkty. Okej, czyli dalej punkty będziemy zdobywać. Gwen już nam się tutaj straciła. Straciła zainteresowanie. Rita, no daj spokój. Już tak mało ci brakuje. A co to za eliksir? Młodości. Ty to miałaś wypić, koleżanko. Weź to wypij. Dobra, wbiła, słuchajcie, wbiła. Rita teraz wie o eliksirach wszystko. Ta wiedza pozwoli jej zyskać przewagę, a wypijane mikstury prawie nigdy nie zawiodą. Mistrzyni mikstur. Super, moi drodzy, fantastycznie. W takim razie, co my tutaj możemy ci dołożyć jeszcze? Ciekła moc. Działanie wszystkich eliksirów jest wzmocnione i bardziej długotrwałe. Simka może teraz rzucać klątwę na eliksiry, które sprawi, że nigdy nie będą skuteczne. Ciekawe. Dalej możemy sobie wziąć... Magiczna promocja, dobra, to promocja na wszystkie rzeczy, weźmy sobie to. I może jeszcze... Niech będzie rozładowanie. I to nam resetuje ten poziom naładowania, właśnie, to o to chodziło, słuchajcie. Dobra, no to co, cel osiągnięty, mamy już tutaj maksymalne poziomy, ale słuchajcie, jeszcze chwileczkę sobie pogramy, no akurat już nie w tym odcinku, teraz będę powolutku kończyć, ale jeszcze myślę, że jeden, dwa odcinki sobie zrobimy takie na pożegnanie. Czy ty jesteś przeładowana, naładowana, co ci jest? Zmarznięta naładowanie, czy ja mogę cię rozładować? Rozładowanie, pyk, bo masz taką możliwość, więc się rozładuj. Ach, fantastycznie. A ty? Ty też mogłabyś się rozładować, poczekaj. Magia, rozładowanie, ale najpierw wypij sobie ten eliksir młodości. Będziesz miała jakiś... Aha, musisz sobie usiąść do tego, w porządku. Nie ma to żadnego nastrójnika, dziwne, ale dobra. O, czekajcie, fajnie to wygląda. Pyk. O, oczyszczona, fantastycznie. Dobra, moi drodzy, no to co, będziemy sobie powolutku kończyć. Myślę, że właśnie zrobię jeszcze jeden bądź dwa odcinki i będziemy już kończyć naszą przygodę z Krainą Czarów. Ale generalnie pakiet naprawdę mi się podoba i myślę, że będę go sobie wplatać w normalne rozgrywki. Dobra, no to słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa, pa!